Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami The Night Witch. Rzadko widzimy połączenie jednocześnie rycerza i wiedźmy w jednym. Tutaj mamy natomiast coś, co przykuło moją uwagę. Pomijając kwestię graficzną, bo gra wygląda obłędnie, przepięknie i bajecznie. Połączenie Metroidvanii, Bullet Hella i karcianki. I już samo to spowodowało, że byłem zainteresowany, co tak naprawdę twórcy, czyli Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team stworzyło. Wydaje Team 17, 90 zł na Steamie, dziękuję bardzo za podesłanie klucza od wydawcy otrzymanego, więc to chyba tyle. No, jestem ciekawy, o co chodzi, start szybki zrobiłem, ale zobaczymy. Pierwsze moje uruchomienie i zobaczymy, o co w tym chodzi. Czy jest to ciekawa Metroidvania, czy to ma pomysł, jak połączyć karty z eksploracją i ze strzelaniem i unikaniem pocisków. Nie jestem zbytnim fanem Bullet Hella, czyli masy pocisków na ekranie, ale za to jestem fanem Metroidvanii i jestem fanem karcianek, elementów karcianych. Więc zobaczmy, o co chodzi i dlaczego rycerz i jednocześnie wiedźma. Na razie widzę, że koteł się zawiesił i ma zamiar się odwiesić, czy nie ma zamiaru się odwiesić. Odwiesił się. Całe szczęście. Już myślałem, że coś się stało. Dobra. Całe życie mogłoby się zakończyć 14 lat temu i prawie tak się stało. Pierwszy raz w historii cały świat zjednoczył się pod jednym banerem. House of, czyli pod dom Daigadai. Daigadai? Czyli to trochę brzmi, jakbym miał coś dać. Daigadai wierzyli w technologię, wiedzę oraz, znaczy naukę oraz postęp. Przez chwilę przyszłość była jaskrawa, bądź malowała się w jasnych barwach, a wtedy zaczęły kończyć się surowce. Żeby utrzymać nasz styl życia, rodzina Daigadai zrobiła paskudne rzeczy planecie i jej ekosystemowi. Pewna grupa rebeliantów, którzy nazywali się Dziećmi Gai, pojawiła się jako odpowiedź na te działania prawdopodobnie. Ich święty cel, uratować planę za każdą cenę. Uratować planetę za każdą cenę. I jako, że planeta z każdym dniem była coraz słabsza, coraz więcej ludzi zaczęło ich wspierać, ale nic nie miało znaczenia. Wszystkie ich próby niestety kończyły się na niczym. Podoba mi się to, że babcia tam z patelnią wystartowała również. Bez wytrenowanych żołnierzy albo prawdziwego oręża nie byli w żaden sposób, nie mogli się mierzyć z armią golemów Daigadai. Oczywiście do momentu, w którym obudziły się wiedźmorycerze, nazwijmy ich wiedźmorycerzami. Były prawdziwymi siłami natury? Okej. Okay. Ale real forces of nature, takie siły natury, jednocześnie wojsko, prawda, natury też. Herosi czy bohaterowie, którzy mieli zdolności latania, z siłą, legendarną siłą i magicznymi mocami, które... no nie śniły się najstarszym Indianom, powiedzmy. Albo najstarszym Daiganom. Czerpali moc i energię z zaufania ludzi. Im więcej osób w nich wierzyło, tym mocniejsi się stawali. Co to za bajka jest? Dzięki nim wszyscy mogliśmy być częścią walki. Trochę jak Goku zbierający, kurczę, Genkidame. Po prostu musieliśmy uwierzyć w nich całymi naszymi sercami i duszami. Szybko stały się twarzami rebelii, czyli buntu, taką beacon of hope, czyli no, światełkiem w tunelu, nadzieją. Daigadai zaczęli trząść się ze strachu na myśl o nich. Wszyscy znali ich imiona. Fafaruru! The Conjurer, czyli ten, który pewnie, nie wiem, to jest jakiś rodzaj maga, tak? Faruru. Sykra. Mistrzyni broni. Irain, albo Irin. The Trickster, czyli jakaś taka, bym powiedział, spryciara. I najsilniejsza z nich wszystkich, ich kapitan,
Robin. No, to jest Anioł Destrukcji. To jest historia o tym, jak Wiedźmorycerze zakończyli wojnę. To jest historia o walce o zniszczone niebo. Ładna muzyka. No, ładnie to wygląda, naprawdę. Ej, patrzcie, to wygląda naprawdę zacnie. Niebo zaczyna pękać. Planeta zaczyna umierać. Czy planeta umiera? Czy przegraliśmy po tym wszystkim, co zrobiliśmy? Nie ma opcji. Nie poddamy się. Dokończymy tę walkę. Musi być coś, co możemy zrobić, żeby wszystkich ocalić. The Emperor must fall, czyli ten główny rządzący musi upaść. O! Okej, okay. Hold right bumper to obliterate your enemies. Aha, okej. Okay. Dobra. W taki sposób. A jest auto-aiming, widzę, jest taki malutki, nawet bym powiedział. Siema. Okej, okay, moje pnącza będą chronić coś tam. Moje pnącza będą nas chronić. Nie zdążyłem przeczytać, bo szybko zniknęła ta. Ojojoj. Szybko zniknęła ta. Jak wysoko mogę wzlecieć? Tak wysoko. Wow. Mam oczywiście jeszcze jakieś karty, których na razie nie używam, ale rozumiem, że jest to rodzaj tutoriala, lala, o kurczę. Właśnie ich dużo tu. Zdobywam jakąś manę chyba, albo coś w tym stylu. Zaraz będę mógł może korzystać, auć. Dostałem czy nie dostałem? Z jakichś dodatkowych, być może, mocy? Ło kurde! Wow. To potrafiło zrobić rozpierduchę. Mogę używać jakichś mocy, zobaczcie. Mamy coś pod X, Y i B. Tak jakby jakieś karty są, tak? Ciągle budują ściany. A my będziemy wciąż nadal je niszczyć. Runa? Krawędź? Uderzenie. A nie, to chyba było jakieś... Ta całość to była chyba jakaś nazwa jakiegoś zaklęcia. Idź przodem, Robin. Irin już jest w środku. To jest nasza szansa. To jest ten moment. Dobrze się spisałaś, Sykra chyba. Zostań tu i chroń okolice. Nie przepuść żadnego golema. Tak, kapitanie? Tak, kapitanie, tak się stanie. X, Y, B, żeby używać zaklęć. Dobra, X. Hand cannon. Wow! Jakie to rozpierduchę robi. Czyli włączyłem sobie jakąś super moc. Hand cannon, ale to teraz... Aha, okej, okay, czy te karty się losują w takim wypadku? Okej. Okay. A mogę też... A zobaczcie, mogę też celować. Jak nie celuję, to automatycznie jest na celowanie, ale sam mogę też celować. Czy to jest ten wielki koteczek, który był przy ładowaniu gry? To są najtwardsze drzwi, jakie widziałam. Ten władca musi być blisko. Możemy przytrzymać to dla ciebie otwarte. To jest nasza szansa. Dzięki, Irene. Dam radę. Robin, zanim pójdziesz, czy mogę coś powiedzieć? Niebo się zapada. Nie wiem, jak mamy go naprawić. Wygląda, jakby to był koniec, ale nie boję się. Jeśli ktokolwiek będzie w stanie dokonać jakiegoś cudu i obrócić szalkę na drugą stronę, jak szale zwycięstwa, to będziesz ty, to musisz być ty. Wiem, dam radę, zrobię to. Dam radę. No dobra, koteł. A już się skończyła supermoc, ale mam wrażenie, że ona się jakby tutaj... Ona się będzie jakby zmieniać, w sensie możemy sobie odpalić tam na przykład coś pod X-em, zaraz zobaczymy, co jest. Cyk. Wow! Dobra, wystrzeliłem jakieś... miecze. Dalej miecze są obecne. A tu mogę coś niszczyć. Okej, zobaczmy, ledwo żyję. Zobaczymy, co jest pod Y-kiem jeszcze. Jakiś wybuch. Okej. Okay. Pewnie jesteśmy teraz bardzo potężną postacią, tak? Bo rozpoczynamy zabawę. No właśnie. To jest on w wielkich golemach. O, proszę bardzo, nazywa się Erebus. Internetowy rebus? Robin, to jest wszystko twoja wina. Moja wina? Musisz być bardziej szalony niż myślałam. Twoje aroganckie... Twój arogancki sposób życia... Okej, okay, wycisnął, wydusił z planety jej życie też, tak? I również zniszczył niebo, połamał niebo, tak? Niebo popękało na kawałki.
Co planowałaś zrobić z całą tą fortuną? Wiedziałeś, co się stanie. Naprawdę nie widzisz swojej roli w tym wszystkim? Wy, wiedźmo rycerze, jesteście niczym innym niż bronią. Manufactured with social engineering, czyli stworzoną z inżynierii, dzięki inżynierii socjalnej. Okej, okay, bardzo groźne bronie, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Lepsze niż jakakolwiek armia, którą mogą kupić pieniądze, ale musimy skupić wszystkie nasze zasoby na militarnym rozwoju przez was, tak? Nawet nie mieliśmy nawet latających golemów, zanim zaczęła się ta wojna. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć zamiast tego. Eksploracja kosmosu była prawie w naszym zasięgu. Mogliśmy opuścić tę planetę, zanim stała się nie do zamieszkania. A powiększyć naszą cywilizację, czy rozrosnąć naszą cywilizację na inne światy. Na inne światy? Żebyś mógł znowu ich traktować tak, jak traktowałeś ludzi w tym świecie? Nie, Erebus. Nie wini nas za wszystko. No właśnie, tak. Jeśli planeta umiera, to napraw ją. You don't just run away. Nie ucieka się tak po prostu. Masz zwidy, jeśli zamkniemy każdą fabrykę tak, jak chciałaś. Społeczność by się zapadła, czy by po prostu upadła. Na martwej planecie nie może być żadnej społeczności. Zapłacisz, co zrobiłeś, za to, co zrobiłeś. Nie jesteś niczym innym jak latającą gwiazdeczką. Nauczę cię pewnych manier. Okej, okay, warning. Gaidai Emperor Erebus. No i pewnie to będzie koniec za chwilę ze mną. Ale może zanim będzie koniec, zdążę jeszcze odpalić coś. Na przykład odpalimy coś pod B? Łopanie, co to jest? Jeszcze X-em odpalimy, cyk. Ale on ma HP. O skubanie, dobra, wypluwa z siebie jakieś mangie. O, i znowu coś. Aha, to jest jakaś losowy ten. Losowa pula, o kurczę, X. Okej, jest losowa pula tych wszystkich rzeczy, które tutaj się wysrywają, trzeba przyznać. O kurczę, ale jakie to są, ale pięknie to wygląda. Cyk. Czyli tak naprawdę to jest dość mało czasu na patrzenie na to, jakie karty lecą. Dobra, Y. O, to sobie ustawimy tarczę, dlatego że moje strzały też nie przechodzą. Najwyraźniej. Dobra, zbieram. B. Hand cannon, okej. Okay. Ładnie, oj. X. Dobra, jeszcze tu palniemy X-em. Śleczenie by się przydało w tych zdolnościach. Nie ma czegoś takiego, to dobra. Y. B. Syk. Może się uda jednak. Kurczę, to byłoby ciekawe, gdyby się udało. Oj. Udało się? Chyba go pokonałem. To niewiarygodne. To nie może być prawdziwe. Jakim cudem jesteś taka silna? To nie moja siła, to siła wszystkich. Płynie w naszych żyłach dzięki połączeniu wiedźmy rycerzy. Wszyscy chcą, żebyś przegrał. To wszystko. Walczę w ich imieniu. Jesteście tylko, kurczę, zgrają niewdzięcznych psów, które gryzą ręce, które was karmią. Wszyscy chcą, żebym przegrał? Dobrze. Więc wszystkich wezmę ze sobą. O-o. Więcej energii, więcej! Więcej! Co on robi? On ma zamiar wszystko wysadzić. O kurczę, w tym momencie, kiedy samolubność Erebusa przemieniła się w szaleństwo, wszyscy byliśmy złączeni z Robin przez link, przez to połączenie. Ale to połączenie szło w dwie strony. Mogliśmy wysłać Robin naszą siłę, ale mogliśmy również czuć bitwę przez nią. Niektórzy tu mają jedno oko nawet. I wtedy stał się cud. Wszyscy uwierzyli w Robin. Wszyscy chcieli, żeby wygrała. A było mnóstwo łez w moich oczach, jako byłam połączona ze wszystkimi innymi przez nią. W tym momencie była prawdziwą boginią. Aha. And she struck with the strength of one.
Czyli uderzyła z siłą jednego? Okej. Naprawdę taka genki dama. Ale nie tak zakończyła się ta wojna. Wszyscy przegraliśmy. Dom Daigadai próbował utrzymać swój sposób życia. Zostali zmiecieni z pola. Zmiecieni z planszy. Dzieci Gai walczyły, aby uratować swe życia, ale planeta krwawiła przez niebo i wkrótce miała umrzeć. A w takich momentach jak ten kiedy wszystko wydaje się być końcem, kiedy wszyscy przegrali, przeznaczenie decyduje się zainterweniować. W kraterze sformowanym czy utworzonym przez ostateczny atak Robin odkryliśmy sieć podziemnych tuneli. Ci, którzy przeżyli z obu stron konfliktu, rzucili swoje broń, zrzucili broń, tak, czyli zrobili rozejm i weszli do środka. My zostawiliśmy powierzchnię za sobą na zawsze. Zamieszkaliśmy pod ziemią, tak? I tak właśnie odkryliśmy miasto Dungeonidas, zapomniane przez czas. Zobaczcie, że one w ogóle mają, kurczę, okna w kształcie dziurek od klucza. Ciekawe. Jest to jakaś taka ostoja zbudowana przez wielkich antycznych gigantów. Hexcarii. Boże, co za nazwy. Miasto zbudowane wokół masywnej maszyny podtrzymującej życie. Prawdziwe błogosławieństwo. Dom. Dzięki Dungeonidasowi i maszynie mamy energię, tlen, jedzenie, schronienie i szansę na pokój. 14 lat pokoju. Dlatego dziękujemy Wiedźmo Rycerzom każdego dnia. Dziękuję, Wiedźmo Rycerze, dziękuję, Robin, dziękuję twojej nieskończonej sile, odwadze. No powiem szczerze, taki dość bogaty, fabularny wstęp. No, ta walka jest ciekawa, tylko jedyne, co mi się tak z początku mniej podoba, to że oczywiście mamy jakieś karty, czy wychodzi na to, że będziemy mieli może jakąś talię kart, z której będą się losowały zaklęcia? Tylko właśnie, one są dość, powiedziałbym, losowe, jak to w karciankach, nie? Więc pytanie brzmi, jak mogę zapanować nad tym? Jak będę chciał użyć tarczy, a tarcza mi nie przyjdzie, to przesrane. Tak? Czyli trzeba będzie brać, co będzie nam dane i tyle. No dobra, korytarz gigantów albo hala gigantów, o proszę bardzo. I w tle mamy Robin. Coś przez megafon dociera jakaś informacja. A więc pamiętajcie, żeby zebrać swoje rodziny dzisiaj i dołączyć do nas do Wiszącego Zamku na pierwszy dzień Robin. Będę Robin dzisiaj, albo teraz. Co? Getata. No weź, daj spokój. Byłaś Robin ostatnim razem, teraz moja kolej. Nie, jestem dziewczyną, więc jestem Robin. Jesteś Erebusem. Przygotuj się na śmierć. Nie ma bata. Jeżeli nie mogę być Robin, nie bawię się. Czyżby to była nasza główna bohaterka? Nie możesz ode mnie uciec, Erebusie. Zniszczyłeś niebo. Przygotuj się na zapłatę. No, tu jeszcze jest bohaterka, która nazywa się Rain. No i właśnie pytanie brzmi, no tak w sumie próbuję połączyć, która bohaterka będzie naszą bohaterką. Nie sądzę, żeby te dzieciaki kiedykolwiek... co? Kids were even born when the war ended. I don't think those kids were even born when the war ended. Nie sądzę, żeby te dzieciaki w ogóle urodziły się, kiedy wojna się skończyła. I wciąż, a mimo to, gadają o Robin tak, jakby się to stało wczoraj. Naprawdę stała się bezczasową legendą, ponadczasową legendą. W każdym razie muszę iść spotkać Akai. A powiedział, że będzie czekał Pantry, to chyba było coś ze zwierzętami, nie pamiętam, że jakaś stodoła czy coś w tym stylu. A to jest już niedaleko. Tak, a czyli to jesteśmy my. Okej, okay. Akai Bond, Guiding Gust. Połączenie z Akai, Guiding Gust, czyli to jest jakiś pył, który będzie mnie przewodził. Jeśli pogadamy ze sobą, nigdy się nie zgubimy. Jeśli się czujesz zgubiony, to po prostu wciśnij select i pojawi się, no właśnie, magiczny pył, który pokaże ci trasę. Pamiętaj, że czasami najprostsza trasa nie będzie możliwa. Znajdź swoją własną trasę. Okej, okay, zobaczmy. Faktycznie, jest. Nie mogę strzelać? Mogę strzelać. O mój Boże. To moje strzały są fatalne. Myrer, hej Rain.
Rain? Czy trenowałaś z Robin, prawda? To musi być niesamowite, żeby można spotkać taką legendę jak ona twarzą w twarz. Jesteś tak, masz tyle szczęścia. Wygląda na to, że mam. Co możesz mi o niej powiedzieć? Powiedz mi, chcę trochę się dowiedzieć, może tak. My Rare? Nie. Gadaliśmy o tym. A, nie jesteś, żadna z tobą zabawa. No dobra, jakaś winda tu jeździ. Ej, no naprawdę, powiem szczerze, że jeśli chodzi o wygląd, to wygląda naprawdę niesamowicie. O, proszę bardzo, to jest ta mała. Enys ona się nazywa. Czy możemy już iść do zamku, mamo? Robin będzie tam, może być w każdej minucie. Nie zobaczę jej. Nie martw się, cukiereczku. Wciąż jest czas. Wszyscy w Dungeonidasie. To brzmi w ogóle jakby to był jakiś Dionidas, czy jakiś inny, kurczę. To raczej jak Bóg brzmi, nie jak nazwa miasta. Zobaczył dzisiaj Robin. Czy Getata może iść ze mną? No może iść z nami nawet, tak? Dobra. Zawsze mogę zobaczyć, gdzie mnie to prowadzi. Jest dużo osób, z którymi można porozmawiać, ale oczywiście na razie cisnę fabularnie. Dużo różnych, zobaczcie, tak? Meet with your husband, Akai! Aha, Akai to w ogóle jest teraz, już wiem, że mój mąż. Dobrze wiedzieć. No dobra. Jakiś magazyn z jedzeniem tu jest. Czy to jesteś ty? Zobaczymy, czy tak nas prowadzi, jak najbardziej. Hej, Rain! Chodź tutaj. Znaczy, wydaje mi się, wiecie co, że Akai wygląda na to, że jest jakby z tej drugiej, z tych drugich, w sensie, jeżeli ma rogi, to być może jest tym złym, który, oczywiście tutaj wiadomo, że jest połączenie dwóch kast. Hej, Rain, chodź tutaj. Rain? Właśnie jestem ciekawy, jak ją nazwać? Raine? Tutaj jeszcze pamiętam, to mi się kojarzy z jedną z moich widzek, która ma ksywkę Rajche. I też zawsze zastanawiam się, jak to czytać. Więc pozdrawiam, jeśli ogląda. Nie wiem, czy ogląda. W każdym razie Raine. Niech będzie na razie. Czy jesteś gotowa na niespodziankę? Oczywiście, że jestem gotowa na niespodziankę. Cóż to jest? Co kombinujesz? Muszę powiedzieć, że jestem naprawdę ciekawa. No cóż, na ten cały dzień Robin... Moja grupa miała zadanie zbudowania dużej liczby dekoracyjnych lampek, które wyglądają jak golemy wojenne. O kurczę, faktycznie. Wygląda trochę jak latawce, które się puszcza. Znaczy nie latawce, tylko takie lampiony, o właśnie. Okej, okay, wiem, nie do końca może, nie mają może za dużo smaku. Czy jakiegoś stylu, no powiedzmy, że tak. Upraszczam trochę to tłumaczenie, wiecie, że na dynamiczne tłumaczenie ma trochę innymi zasadami się niestety, ale... no, ma inne zasady. Ale od kiedy zacząłem już się robić, zapytałem, czy mogę kilka sobie zostawić i pozwolili mi wziąć tyle, ile chcę. Okej, okay, ale nie widzę, do czego zmierzasz. Więc chodzi o to, że wiem, jak się czujesz. Rozmawialiśmy o tym i widzę to na twojej twarzy. Nie stałaś się wiedźmo-rycerzem i wiem, jak mocno cię to boli. To było naprawdę niesprawiedliwe. Wszystkie byliście jak siostry, a na końcu nie mogłaś ich powstrzymać. Nie mogłaś im pomóc. Jesteś... You're always kinda blue on the anniversary. Aha, zawsze jesteś smutna, tak? I'm blue, to w tym przypadku, że jest smutna. Zawsze w rocznicę walki o... pęknięte niebo i teraz nazywają to dniem Robin? Pomyślałem, że może potrzebujesz trochę jakby pewnie jakiegoś upustu swoich emocji albo zmiany, przeniesienia oporu swoich myśli. Akai, kochanie, to naprawdę miłe z twojej strony, ale jest w porządku. Nie chciałam, I did want to help. Aha, chciałam pomóc uratować planetę, ale wygląda na to, że nie byłam potrzebna. Wiedźmo, rycerze są o wiele silniejsze niż ja. Rozumiem, ja wiem, ale obczaj to. Pociągnij tę wajchę. Oho, jaką wajchę chcesz, żeby pociągnąć? Aha, jednak zwykłą. Okej, okay, myślałem, że to jest jakaś kolejna niespodzianka od mężunia. Pociągnąłem wajchę i co? Ło kurcze! Ło! Skąd to się pojawiło? Może mam ćwiczyć strzelanie? Ha! Podoba ci się? No właśnie, twoja własna strzelnica. Nie udało ci zniszczyć żadnych golemów podczas wojny, ale byłaś najlepsza podczas treningu, pamiętasz? O tak, byłam asem, ale było to bardzo dawno temu. Wciąż jesteś asem, zniszcz je. Okej, okay. Proszę bardzo, cyk, cyk, pyk, myk, cyk,
pyk. Bardzo ładne są. Świetnie to wygląda. W sensie te wszystkie partikle, cząsteczki, animacje, to wszystko przepięknie wygląda. To jest zanimowane z najwyższą pieczołowitością. Przepięknie to wygląda. W ogóle barwy tych wszystkich postaci, wygląd, animacja troszkę się antyaliasingują moim zdaniem za mocno, ale i tak bardzo ładnie wyglądają. O, to dobrze mi z tym było. Potrzebowałam tego, tak? Może coś w tym stylu? Czekaj, jest tego więcej. Jeszcze raz, pociągnij drugą wajchę. Naprawdę? Ile pracy w to włożyłeś? W zbudowanie sekretnej kryjówki? Tylko po to, żebyś mogła niszczyć rzeczy z daleka od świata, kiedy inni ludzie bawią się, żeby... Szukam dobrego sformułowania, żeby uczcić tego palanta. Albo, no właśnie. Każdy sekundę, którą w to włożyłem, była totalnie tego warta. No to weź przestań. Robin nie była głupolem. Po prostu była pod wielkim naciskiem. Zapomnij o niej. Pociągnij tę wajchę, dawaj. No dobra, to... A, następną wajchę. Dobra, niech będzie. I co teraz? Okej. A teraz pokaż mi tę rzecz, którą kiedyś robiłaś. Uwielbiam ją. Wyceluj swoim instynktem bez patrzenia na cele. To już było trochę, to minęło trochę czasu. Nie wiem, czy wciąż to potrafię. Po prostu spróbuj. Instinct aim. Przytrzymaj prawy bumper bez namierzania, żeby instynkt cię poprowadził. Kule, pociski zadadzą mniej obrażeń, ale nigdy nie spodłujesz. Okej. No dobra. Czyli o to chodzi. Tylko są wtedy mniejsze obrażenia. To jest w sumie ciekawe, to dobry pomysł. W sensie jak mierzymy, to mają mniejsze obrażenia, jak nie mierzę, to mniejsze obrażenia, jak mierzę, to większe. Yeah! To było łatwiutkie, easy. Okej, zaczynam myśleć, że miałeś rację. To jest mnóstwo frajdy. Widzisz? Wiedziałem, że jesteś lepsza niż inni. I jeszcze jest trzecia dźwignia, ostatnie wyzwanie, naprawdę? Aka, jesteś najlepszy. Zrobiłeś to wszystko tylko po to, żeby mnie poprawić mi humor? Tak, bardzo cię kocham. Idź, spróbuj ostatnią wajchę. Możesz ją próbować tyle razy, ile chcesz. Używać jej. Zobacz, czy uda ci się pobić mój rekord 8 celów. I zostawię cię na razie, żebyś się trochę pobawiła. Muszę zabrać te grzyby do marketu, czyli na rynek. Czekają na mnie. O, ile chcesz czasu, tyle poświęć. Nie musisz być nigdzie indziej. Będę w domu i zrobię obiad, jak tylko wrócisz. Dzięki! Mam zamiar pobić twój rekord z zamkniętymi oczami. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Nara. Akai, jeszcze jedna rzecz. Co tam? Czy masz zamiar iść do zamku, żeby zobaczyć ceremonię? Nie. Jestem zajęty grzybami. Jeśli chcesz, możesz iść. Będzie wielka impreza. Nie mam ochoty. Tak szczerze... tak naprawdę nie lubię Wiedźmo Rycerzy aż tak bardzo. Jak dla mnie wygląda trochę tak, jakby obrócili się do ciebie plecami. Zaczynam czuć znowu chęć zniszczenia wszystkiego. Idź i szalej, do zobaczenia. Okej. Okay. A to jest ciekawe w sumie, tak, że obróciły się do niej plecami, w sensie, co się takiego wydarzyło. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, ostatni challenge. Zobaczymy, co... No, co to... Zadańczmy. No, może po prostu. Okej. No dobra. Rozumiem, że chodzi o zniszczenie jak największej liczby celów. Dobra. Okej, pobiłam rekord Akai. Megafon. Powtarzam. Jesteśmy zaatakowani przez nieznanego wroga. Proszę wracać do zamku. Zamek jest bezpieczny. Powtarzam, zamek jest bezpieczny. Robin jest tam z nami. Co? Nikt go nie słyszy. So, I couldn't hear anything up there. Nie mogę nic usłyszeć pod tam na górze. Co się dzieje? Atakują nas? Ale kto? O kurczę, znów pojawiły się tutaj te golemy? O co chodzi? To są prawdziwe golemy wojny? Wojenne golemy? Te rzeczy są śmiertelnie niebezpieczne. To nie ma sensu. Zostały zniszczone przecież lata temu. Okej, ale wygląda na to, że będziemy musieli się tym zająć w takim wypadku, jak widać. Cyk, no dobra, jesteśmy oczywiście troszkę słabi. Wolę na razie mierzyć. Jakieś przyciąganie by się przydało. Wolę mierzyć niż nie mierzyć na razie.
będzie dużo przeciwników, to wtedy będę używał mojego instynktu, żeby samemu mierzyć. Na razie jestem w stanie trafiać. O, wreszcie mogę niszczyć też te skrzynki. Na to czekałem. Ale widzę, że w środku niewiele jest. Cóż się wydarzyło? Wrota są zamknięte na łańcuch. Naprawdę? Muszę dostać się z innej strony, nawet jeśli miałabym zniszczyć jakieś rzeczy, żebyś tam dostać. No ciekawe. No dobra. Co tu się wydarzyło? Gdzie wszyscy uciekli? Mogę niszczyć te? Nie mogę niszczyć. Okej. Okay. Robi się interesująco. To są te grzyby. Gdzie jest mój mąż? Co to? Wow! Co to jest? To jest miejsce mocy i tego drugiego Serenity, nie pamiętam tłumaczenia. Take a breath and think, leave beacon. Dobra. Poczekaj chwilę i się zastanów. Co to? No jakąś herbatkę piję. Wydawało mi się, że Dungeon i Das jest ostatnim miastem na planecie. Ale zostaliśmy zaatakowani. Muszę znaleźć Akai najszybciej jak to możliwe. Zobaczmy w domu. Dobra. Sprawdźmy najpierw dom. A gdzie jest dom? Return home. A tutaj co jest? A to chyba jest właśnie dom. Wow. Znowu są te potwory tutaj. Ciekawe jak wygląda w ogóle wracanie. Coś na górze jest? Okej, jest tam jakieś przejście. Widzicie, że kreska jest bardzo, w sensie, to jest na tyle też spoko, że jakby... O, zegar. Że jakby mamy pokazane... Mamy pokazane tak na... O, co to? Wow, 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 wow. Nie wiem, co zebrałem, ale to coś ciekawego. Mamy trochę pokazane jakby... Kurde, już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Wybił mnie ten potwór tutaj z rytmu. Że mamy pokazane wszystko w prostej linii, tak? Musimy sami sobie znaleźć drogę do tego miejsca. Dobra, jestem ciekaw właśnie, jak będziemy, czy będziemy... Jak wygląda rozwój postaci? Pod startem mamy... A czekajcie, mamy rzeczy, zobaczmy. Hall of Giants, okej, mamy prostą mapkę, jak to w Metroidvaniach, ale bardzo prostą. Mapki... Okej, zobaczcie, mamy też... Mamy legendę, może być cały czas otwarta. Nie mam na razie żadnych kart. Połączenie. Okej, okay, jestem poziomu na razie zerowego, zobaczcie. Jestem albo rycerzem, albo wiedźmą, widzę. I tu jest jakby połączenie z Akai. Tak, mamy jakąś linię z Akai, znaczy, boże, link, połączenie mam, tak, z Akai. Energy Shards. I mamy też Yuppie Coin. Yuppie Yuppie on the Edge, jest napisane na Yuppie Yuppie na Yuppie Psycho. Yuppie Psycho by to było. Wygląda jak zabawka. I jest... Wygląda to, że jest kompletnie bez wartości. To wygląda jak jakieś tutaj źródło magicznej mocy. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Dobra, zobaczyliśmy jak wygląda menu. Ała, czyli wiemy, że będziemy jakoś kupować może rzeczy, kupować karty, zdobywać jakieś dodatkowe moce. Dobrze, przydałoby się jakiś dash tu mieć, nie? Nie wiem czemu niszczę te beczki, do tej pory jeszcze nic z tych beczek nie wypadło. Ale zobaczcie, mega mi się podoba, zobaczcie jak zanimowana jest ta postać. Ona reaguje na każdy nawet kierunek lotu. Piękna sprawa. To mi się mega podoba. Czy mamy zawsze pokazane... Oho, coś się dzieje. Czy mamy zawsze pokazane, gdzie mamy, gdzie są drzwi? O! To jest jakiś strażnik. I to Rookie, czyli noob. O nie, co możemy teraz zrobić? Hej ty, pomóż nam proszę. Już pomagam. Dobra, tu jeszcze nie koniec, bo tu jeszcze coś... Ło! Tego dużego na początku zniszczę może. Wow, wow, wow. Okej, chciałem tam zebrać więcej tych kryształków, ale na razie muszę pomóc tym kolegom. Robin, proszę, uratuj nas, proszę. Dziękowaliśmy ci... Dziękujemy ci każdego dnia. W porządku, Gaki, to koniec. Ta kobieta nas uratowała, naprawdę? Dzięki! O, link gained, level, a jakieś expy nam rosną w postaci jakiegoś takiego łańcucha. Dzięki, dziękuję pani, dziękuję bardzo. Mieli zamiar wcisnąć nas w jedną ze swoich klatek. Zrobili tak z każdym. Tak, dziękuję, naprawdę bardzo szczerze. Dostaliśmy znowu trochę expów. Ty latasz jak wiedźmorycerz. Jak to możliwe? To długa historia. Hej, powiedziałeś, że widziałeś, że wsadzają ludzi w klatki. Czy widziałeś mojego męża, Akai? He is an infernal. To teraz co to znaczy? Że jest diabłem? No, bo inferno to jest piekło. To, że nie wiem, pochodzi z piekła? To jest jakaś nazwa pewnie rasy, tak mi się wydaje. Nie, proszę pani, przepraszam. Och, Akai, gdzie ty jesteś, głupolu? Czy wiesz cokolwiek o tym ataku? Skąd oni przyszli? Czego chcą?
Obawiam się, że nie mam pojęcia i jestem bezbronny. Nikt nawet nie nosi broni ze sobą od ostatniej wojny. Będzie okej. Wiedźmo, rycerze nam zajmą się tym. Powinniśmy ewakuować się do zamku. Ona się ewakuować do zamku razem z nami. Muszę na początku zrobić pewne rzeczy. Podzieliliście się ze mną swoim połączeniem, więc powinnam być w stanie teleportować was tam. To byłoby super fajne, super ekstra. Czy możesz to dla nas zrobić? Tak. Ewakuowanie cywilów jest częścią treningu Wiedźmo-Rycerza. Do zobaczenia. Okej. Sytuacja jest ciężka. Nie możemy liczyć na strażników miasta. Ja też nie mogę za dużo zrobić. Mogę kilka golemów odgonić, ale i tak mnie zniszczą. Zgniotą mnie jak robaka, jeśli nie będę ostrożna. Muszę wrócić do domu i właśnie odzyskać moje karty. Karty magii. Będę ich potrzebować, kiedy będę musiała komuś pomóc. Mam nadzieję, że Akai też tam jest. No i tak właśnie, jak widzicie, sami ledwo żyje. Ciekawe, czy to jakieś sekretne przejście, czy coś w tym stylu. No, return home, wszystko spoko. Myślę, że będziemy... Tu mamy jakieś połączenie, jakiś level, ale myślę, że będziemy chcieli przede wszystkim tutaj... A widać, że w dół jest trasa. Dobra, widać, gdzie są przejścia. Musimy patrzeć też... O, tutaj. A, takie skrzynki dają coś. Dają surowce. Takie chyba jeszcze nie dawałem. Myślę, że widzieliście, jak atakowała tamta babeczka. Ta Robin na początku. Ona miała bardzo szybki atak, więc może będziemy mogli się w ten sposób ulepszać. Ojej. Jest serduszko. Dobra. Mamy serduszko, to jakieś... Wow, wow, wow. Jakieś tutaj, kurczę, strzelają we mnie dziadostwa. Powiem szczerze, naprawdę dobrze się bawię na razie. Jest to dość uproszczona wersja Metroidvania. W sensie, Metroidvania dość prosta w mechanikach na razie. Tak, ale widać, że się rozkręca, tak? Potem dojdą karty, może jakiś rozwój, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Podoba mi się, że bardzo łatwo widać, kto jest przeciwnikiem, widać po kolorystyce, więc fajnie, fajnie przeciwnicy się odcinają od tła. To jest spoko. Na razie jest prosto, tak? Ale mam nadzieję, że to się jakoś rozwinie. Dobra, tu znowu coś mamy. To jest zawsze miejsce, gdzie mogę po prostu sobie, nie wiem, pokminić? Dobra, przerwij trochę i pomyśl. Myślałam, że Dungeonidas jest ostatnim miastem na planecie, ale byliśmy zaatakowani. Muszę znaleźć Akai tak szybko, jak potrafię. Sprawdźmy na początku dom. Okej, czyli rozumiem, że to jest dokładnie to, co robi. To jest chyba dom. Wygląda jak właśnie jakiś... A nie, to miał być ten magazyn czy market. To jest nasz dom w takim wypadku być może. Okej, ale zobacz, jak to wszystko jest pięknie zrobione. To wszystko jest pięknie narysowane. Bardzo mi się podoba, jak to wszystko wygląda. Akai! To jest dla mnie, Akai jest dla mnie tak dziwnym imieniem, ponieważ ja piję często, jedną z moich ulubionych herbat jest właśnie malina i Akai. Akai to jest rodzaj owocu. Och nie, gdzie on jest? Jeśli nie ma go tutaj, to musi być na rynku, zresztą tak to powiedział. Co tu się dzieje? Czy to mogło być tylko jakieś zagubione golemy, czy coś? Dzikie golemy? No one would try to destroy the last bastion. Okej, no właśnie, nikt nie chciałby celowo zniszczyć ostatniego bastionu cywilizacji, prawda? Akai jest świetnym wojownikiem i jest mądry. Rynek jest bliżej zamku, więc powinno być tam bezpieczniej, ale... Powinnam jak najszybciej dostać się tam. Nie mogę wyjść natomiast bez moich kart, więc myślę, że zostawiam je na pięterku. No, nawet się świeci. Dobra, i zobaczmy. Łaka. Kurde, ręka to otwiera. Tak, moje stare karty. Mam nadzieję, że wciąż działają. Teraz muszę tylko znaleźć Arcane Beacon, żeby je aktywować. Czyli ten taki... Zawsze mam problem z słowem beacon, bo beacon to wiele rzeczy może być. To może być latarnia, to może być jakaś boja na przykład, tak? Mogę teraz to otworzyć? Okej, muszę znaleźć... Dobra. Czyli muszę... Powiedzmy, że na razie nazwijmy to po prostu latarnią. No to jest to miejsce tutaj, gdzie ona sobie medytowała, powiedzmy. Jest tutaj i siorbała herbatkę z Akai. Zdecydowanie. No dobra, i zobaczmy. Edit Spelled Card Deck. No i mamy to. Przygotowywanie magicznej talii kart jest łatwiejsze niż to wygląda. Na początku wybierz dowolną kartę z banku. To kojarzymy nawet. A teraz wybierz slot w swojej talii, żeby tę kartę wyekwipować. Okej. Okay. Możesz wyekwipować tę samą kartę dwa razy, jeśli masz jej kopię. W ten sposób
będziesz widziała, będziesz widzieć ją częściej w swojej talii. A teraz uzupełnij talię, używając, no, wybierając jakieś karty. Widzimy, że mamy też tak, mamy deck build, jest Destroyer, Weapon, Conjurer i Trickster. No dobra, widać też, tak, widać jakie to są, jaki jest podział, widać też, że są rzeczywiście konkretnego typu. Magic Axe, Colossal Axe, Around the Caster, Obliterating Enemies and Bullets Alike. Dobra. Weźmiemy sobie też ciebie. Weźmiemy sobie jeszcze to. Seeking, dobra, tu mamy co? Defensing Shockwave, Standard Stone Caster, Clears an Enemy Bullets. Dobra, i co mamy tutaj? Mam Machine Gun, Weapon with Highly, dobra. Czyli to jest broń, to będzie bardzo szybko strzelała, bardzo szybko strzelna broń. I tu mamy jeszcze bombę. Bomba detonuje się, jak tylko jest uszkodzona. No dobra, możemy wziąć sobie też bombę. No wszystkiego po trochu wzięliśmy. Dobra, czyli tak, ważne jest to, że karty nie są użyte, skonsumowane, kiedy ich używasz, więc możesz działać, szaleć z nimi, jak tylko chcesz. Dobra, no i wybraliśmy sobie część kart. Zawsze będziemy mogli przy tej... Dobra, i możemy teraz, pomyślmy, co możemy teraz zrobić. Nie używałam tych kart, od kiedy trenowałam. Jestem rada, że pozwolili mi zatrzymać podstawową talię. A teraz zobaczmy, czy wciąż to działa. No dobra, to idziemy. W porządku, karty są gotowe. Nie używałam ich nigdy w prawdziwej walce jednak, ale wciąż pamiętam praktycznie wszystko z treningu, tak mi się wydaje. Okej, okay, Reine, skup się. Na początku jako wiedźmo-rycerz pobieram manę z... po prostu podczas walki. No może tak. To jest oczywiście teoria, a jeśli chodzi o praktykę, użyję tych Scareworms. Okej, czyli to miało być strachy na wróble, a to strachy na robaki, powiedzmy. Attack enemies to gain mana. Your current mana is displayed at the bottom right corner. No to żeśmy się domyślili podczas pierwszych rzeczy, tak? Podczas pierwszych prób dowiedzieliśmy się. Dobra, użyjmy na przykład X-a. O, proszę bardzo. Super! Wciąż umiem używać kart. Ale zaczynam sobie przypominać. Tak! A nauczyliśmy się, jak manifestować mentalny pałac treningowy. Mental palace to w ogóle jest takie sformułowanie psychologiczne, że tam twój umysł to pałac. No, nie chcę się w to wdawać za bardzo. Było to świetne, żeby wypróbować różne kombinacje kart. Może wciąż będę w stanie to zrobić. Spróbuję. Co to znaczy? Training Palace. Każda wiedźmorycerka, każdy wiedźmorycerz może zmanifestować, tak mówię to tłumaczę bezpośrednio, swój pałac treningowy. To jest taka duchowa przestrzeń bezpieczna, żeby testować zaklęcia bez limitacji. Odpocznij przy latarni, żeby go odwiedzić. Okej, okay. Odpocznij przy latarni, żeby odwiedzić. No dobra, bym chciał jeszcze poniszczyć. Czyli tak, mamy jakby 6 kart, nie? I one będą się tak naprawdę losować z puli co chwila. Enter Training Palace. Okej. Okay. Tutaj mamy coś takiego, możemy zrobić... Wow, okej, okay. Dzięki temu możemy sprawdzać, jakie są opcje. A, i sama się mi energia tutaj, proszę bardzo. A, można też tak robić, okej. Okay. Machine Gun. I teraz mogę strzelać mega szybko. Okej. Okay. Spoko. Cyk. Tak, na razie jest pojedynczy, jak widzieliście, tak? Potem będzie można pewnie rozwijać to mocniej. Pojedyncze ataki. Cyk, stawiamy bombę i cyk, niszczymy bombę i robi atak. No i bardzo spoko. Okej. Okay. Leaf Beacon. A nie, przepraszam bardzo. To miało być Leaf Training Palace. Czyli zawsze mogę sobie przetestować jakieś układy, super. Dobra, czyli musimy iść do marketu. Mamy jeszcze chwilę czasu, to możemy spróbować. O-o! Czemu tu takie coś było pokazane? Nie mam pojęcia. Nie mogę do wody wchodzić. Okej, woda mnie jednak blokuje, chyba że kiedyś w przyszłości otworzymy coś takiego. Wiecie, to jest Metroidvania, więc może będą jakieś skille. O-o! Zasadzka! Zasadzka! Ło! Dobra, X. Cyk! A, sprawdziliśmy, jak to działa, ta zasadzka. Okej, czyli muszę po prostu niszczyć pewnie zamknięty teren, tak? Pełen różnych rzeczy. Y? Dobra, może trafić losowych przeciwników. Dobra. Serduszko, ale to na później. Wow, dobra, to będzie wybuchało, okej. Tu też mamy trochę many w razie czego. Tu też coś wybucha. Wow, tutaj też wybuchło oczywiście.
Dobra, razie cyk, B i dostałeś jeszcze. Zestanowaliśmy gościa, dobrze. Czyli ogłuszyliśmy, mówiąc po polsku. Ała, ła! Nie chciałem tego dotykać. Dobra, to możemy zebrać trochę many. Czy to już po krzyku? Jeszcze żyją. Jeszcze nie koniec. Cały czas namierzam, ale oczywiście mogę po prostu strzelać, tak jak to robiłem wcześniej. Tak. Wow, tu coś większego się pojawiło. Trochę większe knypki się pojawiły. Może te większe knypki muszą dostać. Na przykład dostaną... Okej, Y. Machine gun. O właśnie, teraz może będziemy nawalać w nich z potężniejszego... potężniejszej dawki. A dobra, na dole jest pasek, teraz go zauważyłem, który pewnie pokazuje, jak wygląda sytuacja. O, ładnie. Ojej, dostałem? Naprawdę? Zaraz, chyba mam jedno serce. Tak, mam jedno serce. Niedobrze. Uff. Przeszły przeze mnie pociski, ale na szczęście udało się to obronić. Okej. Okej. Aj, serduszko znika po czasie. Łeee! To dobrze wiedzieć, że serduszko znika. Okej. Idziemy znowu do marketu, ja chyba to zniszczę dla bezpieczeństwa. To jeszcze leci w górę, okej. Tak potrafi jeszcze polecieć. Dobra, zobaczmy co jest tu. Ło! A, tutaj będę dostawał... A, to mnie generuje zawsze manę, tak? Chyba o to chodzi tutaj, tak? Może to jest jakiś sekret? O, są sekrety! Patrzcie, są sekrety! Już mi się podoba, że są sekrety. Tam oczywiście trzeba będzie gościa trafić. Nie mogę tędy strzelić. Dobra, cyk. I co my tu mamy? Jakąś skrzynkę. A w tej skrzynce? To będzie chyba jakaś waluta. Ale dobra, czyli widać, że są sekrety. Można z... Ojejej! Wiecie, ja mam jeden HP. Nie wiem, co się stanie, jak zginę. Nie wiem też, nie mam też pojęcia, kiedy gra zapisuje się. Dobre pytanie, tak. Czy mogę używać... Tak, żeby używać kart. No teraz to nawet mógłbym. Faktycznie. Dobra. Cyk. Tylko najgorsze to, że zawsze trzeba zobaczyć, jaka karta jest. Trzeba popatrzeć na te karty i zobaczyć, co tak naprawdę będę chciał użyć. Oj, 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 oj. Wow, to jeszcze, coś tu jeszcze żyło. Więc to jest trochę problematyczne. Że muszę cały czas patrzeć na to, co tu się dzieje. Okej, dobra. No, serduszko się na pewno przyda. Wow, wow, wow! To przyciąga! Uuu, nie! Press A to restart! Okej. I wracam tutaj. Hall of Giants. Ale pytanie, czy zostały moje... Czy zostały moje rzeczy w takim wypadku? Wszystkie, które zebrałem? Chyba tak. Chyba zostają. Czyli mogę sobie wybierać karty, które chcę dołączyć do deku. Tak? No dobra, to są karty, które mam. To jest mapka. Mamy oczywiście wyzwanie. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że na pierwszy odcinek wystarczy. Jak widzisz... Cheats? Moje Boże, to jakieś cheaty jeszcze. Okej. Okay. Więc na chwilę obecną myślę, że wystarczy. Widzieliśmy mniej więcej co i jak. Zresztą i tak czas dobiega końca. Do 50 minut staram się zawsze odcinek puszczać, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Spoko jest. Znaczy, pierwsze wrażenie jest okej, okay, chociaż najbardziej mnie boli ta randomizacja kart. To jest jakby taki dodatek faktycznie do gry, ale nie jestem do końca pewny, jak to będzie śmigać później, tak? Też elementy metroidvaniowe są obecne. A, w ogóle tutaj jeszcze nie przeszliśmy gdzieś tutaj. Widziałem, że jakieś jest przejście. Jeszcze menda jakaś tu wyskoczyła. Ale to na górze jeszcze było jakieś przejście. Otóż czy w ogóle... Aha, chyba czy po śmierci albo po prostu z czasem, jak wychodzimy z lokacji, być może po prostu kolejne ziomki się pojawiają. Bo właśnie, tu widzę, że to się jakby zresetowało wszystko. Dobra, ale nieważne to teraz. Już mam regenerację, bo wydaje mi się, że nie byłem tutaj na górze. Zobaczcie, że... Na mapie pokazuje mi, że tutaj, jak byłem na górze, nie przyszedłem w górę, ale nie mam pojęcia, czy będę tam wracał, czy nie będę tam wracał. Widać, gdzie są miejsca, gdzie są zapiski. Więc dajcie mi znać, jak wy odbieracie Nightwitch. A ja na pewno jeszcze nagram jeden odcinek i zobaczymy, czy co więcej uda się odkryć w kolejne 45 minut. Więc dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!